Okej, wracam do Was na ekran, z czym była przerwa spowodowana, mianowicie Dreda i Samus Returns ostatnio streamowaliśmy w 60 klatkach, ale Village widziałem, że coś mi nie chce do końca współpracować, także wróciłem na stabilne 30 na OBS-ie. Niech więc tak zostanie. Zacznijmy na w ogóle, nie ma żadnego fikuśnego wprowadzenia jak w przypadku Resident Evil 7 Biohazard. Mamy po prostu ekran, nowa gra. Ja oczywiście już swoje poprzechodziłem. To też. Cześć, Shinji. To też. Tych opcji jest trochę więcej niż zazwyczaj. Zaczynamy nową grę, mamy co do wyboru: Casual, Standard, Hardcore i Village of Shadows, który się odblokowuje chyba po przejściu gry jednokrotnie. Mi się wydaje, że Standard będzie takim w porządku poziomem trudności, biorąc pod uwagę, że. Masz jedną szansę, żeby zgadnąć, kto wygrał. Hanwha. Oczywiście. Każulem nikt tu nie jest. Wiadomo, że niektórzy mogą mówić, że o, hardcore jest taki bliższy takiemu standardowemu, rezydentowemu doświadczeniu. Ja uważam, że nie ma co się spinać i wystarczające będzie doświadczenie gry na poziomie standardowym. Widać, nie dostał polskiego tłumaczenia, co ciekawe. Także będziemy pracowali na wersji angielskiej. I zaczynamy wprowadzenie od bajki Wioska Cieni. Dawno temu mała dziewczynka poszła do lasu, ale las był ciemny i cichy. I apparently jesteśmy w jakimś filmie tego Tima Burtona. Dziewczynka sobie popierdziela przez las, sama. Dracula! Gramy w Castle... W sumie gramy Castlevanie. Bo tutaj też jest zamek. O, jest nawet ten, śmierć. No to jest jakiś tkacz bardziej niż śmierć, ale. W ogóle jak tam audio? Podbiję chyba o jakiś jeden poziom, jak będę miał dostęp do opcji. Chyba, że jest okej. Okay. Ale wydaje mi się, że trzeba będzie podbić. Nie wiem, dajcie znać. Żelazny kuń! Wiedźma. I co dalej? Co dalej? A, to po prostu Mia opowiada córce bajkę. Super bajka, by the way. Spanko. Tradycyjnie. To jest, słuchajcie, odpowiedź. Straszna historia. No, to jest tradycyjna, więc jest wszystko okej. Cześć, Damian. Wydaje mi się, że Mia wygląda trochę lepiej niż ją widzieliśmy na koniec przez całą siódemkę. No, nic dziwnego, bo tutaj actually Wintersowie żyją w jakimś
miłym domu. Mają córkę. Super się urządzili. Generalnie gra się dzieje jakiś czas po siódemce, jaki to się pewnie dowiemy konkretnie. No i co, jesteśmy w domu Wintersów. Pierwszy nasz segment gameplayowy to jest noszenie Rose ze sobą przez dom. Także... bajkę możemy włączyć. Zagrałbym coś. Oni umieją grać na tym? Na pianinie? Ciekawe. Jest zdjęcie mi w ciąży. Można zatem przypuszczać, że to jest co najmniej półtora roku po siódemce. Co najmniej półtora. A wydaje mi się, że może być trochę więcej. Tu Wintersowie na plaży. Trzy lata, okej. Proszę bardzo, mamy w formie takiej uwagi mimowolnej. Co tam jest? Miss D and the Paul Boys. Jazz, dużo jazzu. No. Nie jest to zły wybór na pewno. Szkoda, że nie Igri stoję. Klasyk. Pool Boys. Pa, gdzie tu mamy... Jest piekarnik. Mija, słuchaj, mam dla ciebie coś do piekarnika. Ona śpi, debilu, nie mów do niej. Albo możemy ją też rzucić do zlewu. Coś mówiłaś mi? Co tam piścisz? Atakuje ci dzieckiem. Yeet. Dobra, nie pokaże nam, co tam robi. Ale wino już mamy gotowe, apparently. Kiden. Gdzie jeszcze możemy wyrzucić dziecko, słuchajcie, do... lodówki. Jedzenie Rose w... okej. Nie dawaj jej cukru, miodu i żadnych... muchomorów. I na ekologiczny! Nie mogę zamknąć? Mogę zamknąć, czyli dobra. Kaden. Możemy wyjść? Możemy otworzyć szufladę, w której nic nie ma. Apparently jest trochę chłodno. Nie mogę wyjść, niestety. Okej, to jest salon. Nie będziemy tutaj wracać. Ja bym trochę... okej. Właśnie... pytałem. Będę stopniowo podgłaszał. Gromy ten dom, jak trzyosobową rodzinkę, jest całkiem duży, nie? O, możemy sobie jakąś pozytywkę odpalić. Może panuje więcej, no może. Ale wydatki na elektryczność i ogrzewanie tego dziadostwa muszą być ogromne. Jaką ty grafę masz? 2080? RTX? Podaj. Lekarstwa mi. Możemy ją wrzucić pod prysznic? Nie rozumiem, Xon, o co ci chodzi teraz. Grać normalnie gram w 60, streamuję w 30, żeby było wygodniej. Tu.
O, to jest ten ziomek, którego mogliśmy pozbierać w siódemce. Dobre pytanie, nie wiem czemu oni to trzymają. Ziomek z LCS-ów. Pchrek. Historyczny wgląd w architekturę wschodnioeuropejskich zamków. George Trevor. Mi się nazwisko kojarzy skądś. Trevor, tylko nie pamiętam skąd. Lisa Trevor! Z jedynki! Remake'a! Kurtyna opada na incydent Dalvey Gas. Komitet zakończył swoje śledztwo co do wycieku gazu toksycznego w Luizjanie w 2017. Zakończyli się z 2018. Śmierci były spowodowane wyciekiem naturalnego gazu, który nabudował się pod powierzchnią. Jack Baker i jego rodzina zostali unicestwieni i Ethan Winters i jego żona mieli być w niedaleko, ale ich obecne położenie jest nieznane. Za około 10 lat może strefa będzie zamieszkana znowu. Ale czy udało się ukryć prawdziwe przyczyny incydentu? O tyle dobrze. Sales Sif. Nie wiem, czy oni się dopiero tu wprowadzili, czy co? No chyba nie, ale pokój jest ewidentnie nieużywany. Mamy kalendarz. Cool. Jakieś dywany na szafach. To jest ciekawy design. Chcę móc biec. Rose, przeszkadzasz mi. Almost there, honey. Za okno sobie za bardzo nie wyjrzymy. Okay, jesteśmy w pokoju dziecięcym. Jest łóżko. Jest łóżko. Jest łóżeczko. Jest łóżko. Możemy wejść. Tu jest chyba pokój Ethana. Na to wygląda. Jest taki, zamknij się. Jest taki bardzo poukładany. No zamknij się! Jest i album ze zdjęciami. Super, super, super. Wszystko ładnie. Ojciec. I wish I could stay like this forever. Ale zaraz będzie yeet. Ale zaraz Rose zrobi yeet przez okno. Woo, ale będzie zabawa. O, tu jest książka od Kendo. Joseph Kendo. Podręcznik używania broni palnej. Monkę. Monkę ją uspokoiła, niesamowite. Co my tu mamy? Rosemary Winters, data urodzenia 2 sierpnia 2020, albo... Czy to jest datowanie europejskie czy amerykańskie? O Jezu, przepraszam. Ciekawa notatka w ogóle. Wyniki dodatkowych testów na patogen grzybowy zostaną dostarczone przez BSAA. Czyli można powiedzieć, że stara dobra organizacja antybioterrorystyczna, w ramach której działa Chris, która wyciągnęła Ethana i Mię z Luizjany, z domu Bakerów, dalej interesuje się rodziną żywotnie. Rose is fine. 6 lutego 2021, Mia i ja mieliśmy kolejną sprzeczkę. Niechcący wspomniałem to, co się stało 3 lata temu i wybuchła. W końcu osiedliliśmy się w Europie i możemy wychowywać Rose odpowiednio. Ale dalej czuję, jakby część mi była uwięziona w tej dziurze w Luizjanie. Wiem, że Mia nie lubi o tym mówić, ale czy naprawdę możemy zapomnieć wszystko i udawać, że się nie stało? Czy nie powinniśmy zmierzyć się z tym, co tam się stało, żebyśmy mogli żyć razem z Rose bez... żeby to nie wisiało nad naszymi głowami?
Przynajmniej zawdzięczamy jej tyle. Wiem, że Mia też to wie. Nie wybuchłaby tak w tym szpitalu, gdyby jej to nie obchodziło. Nie pamiętam, czy to było w siódemce, by the way, wspomniane, a jeżeli nie było, to wolałbym, żeby nie wspominać o detalach fabularnych, które zostaną ujawnione dopiero w ósemce. Ja szczerze naprawdę nie pamiętam. Wiem, że w szóstce pracował w BSAA. W siódemce... Can't keep your mother waiting. She's scary when she's angry. Na pewno z Blue Umbrella, ale chyba też w ramach BSAA. Time for bed. Bo on nie pracuje dla Blue Umbrelli, tylko on po prostu w ramach innej jednostki pracuje z Blue Umbrellą. W ten sposób. Dobra, kładziemy Rose do łóżka. There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Idziemy na dół. Może teraz sobie sprawdzę, wygoogluję sobie tego Redfielda, jak to z nim wygląda dokładnie. Wejdziemy do Mii. Bo ja chcę jeść. Żibę food. Is she okay? Sleeping like a baby. That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's chorba de legume. Chorba de legume. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. Zupa pomidorowa. Też o tym pomyślałem. Chris moving us here. Military training, it all happened so fast, you know? At least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna Seriously, be... think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so... Ooh! Well... To eskalowało szybko. Get down! No ona już dostała... O, okej, dobra, teraz już na pewno dostała. Dosyć mocno dostała. Ona nie żyje. I zawdzięczamy to temu panu. To jest Chris Redfield i to jest prawdziwy Chris. Nie ten jego brat z siódemki, za którego się przyszło. To jest prawdziwy Chris Redfield i on prawdziwie zabił Mia Winters. All clear. Rose? What the hell you doing with my daughter? Package secure, sir. I zabierają mu dziecko. I said get your hands off her! Ethan, no. No przynajmniej wygląda to jak Chris. To jest niesamowite, że go naprawili. Rose. Ale chłop wjeżdża, zabija Mię, zabiera Rose, odmawia dalszych wyjaśnień, wychodzi! Czemu? Dobre pytanie! Na które jeszcze nie znamy odpowiedzi. Chyba mamy jakiś sen. Wspomnienie. Hey now. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I keep telling you it's not Rose that I'm worried about. Well then what are you worried about? Lady Dim.
She's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just won't. Mia, what are you talking about? To jest chyba ta kłótnia, która była wspomniana w mailu. Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. Okej, okay, to było ważne. Ta, ja dalej patrzę. Tak, w siódemce on dalej pracował w ramach BSAA. Tak jest napisane i ja jestem w stanie w to uwierzyć, bo... Tak jak mówiłem, to, że on działał w ramach Blue Umbrella nie znaczy, że nie pracuje dalej w BSAA. Anyway, jest telefon z pracy. No i tak się zaczyna, jako Hitchcocka od trzęsienia ziemi, a później będzie już tylko... Lepiej. Bądź gorzej, zależy z jakiej perspektywy na to patrzymy. Słuchajcie, jesteśmy w środku niczego. W zimę. Z rozwalonym wozem. Bez Rose. Coś się ewidentnie stało po drodze. Coś ewidentnie miało miejsce. Ale my byliśmy wtedy nieprzytomni, bo dostaliśmy luja z kolby. Co my tu mamy? Cele misji: wyeliminować cel, odzyskać ciało, zabezpieczyć Rosemary Winters i Ethana Winters. Przenieść obydwu Wintersów do strefy C dla dalszego śledztwa. I przynajmniej dwóch oficerów do transportu. Z telefon, który jest muda. Fucking useless. I to by było na tyle. Z tym na razie zostajemy. Idziemy jedyną w sumie możliwą drogą. Mamy mapę pod klawiszem V. Ja oczywiście gram na klawiaturę. A mi nie no, targetem ewidentnie była Mia. Jak, biorąc pod uwagę, że z trzech osób, które były w domu... Ninja Cat, dzięki za followa. Biorąc pod uwagę, że z trzech osób, które zostały w domu... Rose i Ethan mieli być zabezpieczeni, to jedynym logicznym wnioskiem jest to, że to Mia miała być wyeliminowana z jakiegoś powodu. Mamy mapę. Nie rozumiem, by the way, dlaczego poruszanie mapą jest uzależnione od naciskania środkowego przycisku myszy. Dla mnie głupota. Dlaczego nie lewym? Dziwne. Ale anyway, mamy mapę. Trzeba przytrzymać środkowy i jeździć środkowym. By the way, czy nie podgłosić jeszcze trochę? Ja wiem, że teraz ma być cicho, ale... Wasze odczucia z cutscenek i w ogóle wszystkiego. Co się działo? Czy było odpowiednio dobrze słychać, czy jeszcze kapkę podkręcić? Mi się wydaje... Na moje ucho jest okej, ale mogę się dostosować. Cześć Geralt. Chris usłyszał opinię o mi o fanów od fanów R7. I guess. Jeszcze na 1%. No właśnie, nie da się na 1%. Da się na 10%. Chociaż nie. Da się na 1%. Czekajcie. I'm dumb. Mogę innym suwakiem po prostu to przesunąć. Okej, jest git. Dobra. Da się, okej, przypomniałem sobie. Dużo ptactwa. Absolutnie zniszczonego. Kruki wrony zostały rozdziobane. Co za sprawiedliwość dziejowa. Nie, Oxide, nie ma paski w grze, z tego co mi wiadomo, to nie ma czegoś takiego.
Chyba, że jest taki... Nie, no nie, no nie. To było chyba tylko texture mod. Dobra, jesteśmy w... Well, gdzieś. Ewidentnie. W tę stronę idziemy? Tak, w tę stronę, dobra. Coś się rusza. Coś tam było. Człowiek. Może dostał. Może. Ribi. Pożałsta. Darmowe korki. O, dude. Don't be this way. Niech ci coś zapłacą. A, tak czy siak. Miłego korkowania. Trzymaj się. Do następnego. Fisz. Jesteśmy w jakiejś losowej chałupie. Zaraz zrobimy komuś wjazd na chatę. Ktoś ewidentnie nie umie trzymać swojego dżemu w słoiku. Straszne to jest. Bardzo marnotrawstwo konfitury. No, można zakręcić kurek zawsze. Jesteśmy w domu teraz jak w fazmofobii. Trzeba ten wyjąć przedmioty. Show yourself. Coś jest w szafie? Nie. Nie ma nic. Są różnego rodzaju przedmioty. Jest jakieś zdjęcie. No taki i taka sobie chatka. Fisz, znany wokalista zespołu Silmarillion. Obawiam się, że gdzieś mi nad głową przelatuje referenc. Czy chodzi o zespół Marillion? Tak, okej, dobra, dzięki. Ja kojarzę zespół, ale nie kojarzę składu osobowego. Co może być ciekawego w piwnicy, czy tam cokolwiek to jest? Mamy... Wow! Mamy demonstrację możliwości poruszania rzeczami. Niesamowite. Okej, mamy jakąś... Nie wiem, złą... Znaczy się złą, no niekoniecznie złą, ale mamy po prostu jakąś... figurę wyglądającą na obiekt kultu. Słoiki. Gaz? Nie, to jest jakiś grzejniczek, palnik. Coś jest w tej szafie. Cóż to może być? Mysz czy jakiś inny szczur. Nic się tu nie dzieje. Jesteśmy... Never mind. Coś się dzieje. Coś się ewidentnie dzieje. Martwi jesteśmy. Op. Coś się przez chwilę stało. Jesteśmy dosyć mocno ujebani dżemem. To była ta mysza, która przebiegła. To po prostu wszystko... Taka reakcja łańcuchowa się stała. Czy ktoś wspomniał tobie, Sewik, jaki masz idealny timing do sytuacji? W sumie to nie jestem chyba znany za bardzo z tego, że ja mam jakieś dobre wyczucie czasu wybitnie. Jeżeli chodzi o taki komediowy timing. Nie zdarza się to jakoś bardzo często, tak mi się wydaje. Czy mój grzejnik w domu nie grzeje? Jest tak zimno. Czekajcie chwilę.
No nie grzeje, zimno mi. Słuchajcie, w ogóle jak już mówimy, się nie mówimy, ale tak mi się skojarzyło. W pierwszym tygodniu listopada, nie wiem jak będzie ze streamami, ponieważ mam przeprowadzkę i będę musiał w nowo wynajmowanym mieszkaniu. A wyłączenie krzyku... A dobra, to już pamiętam. Będę miał przeprowadzkę i będę instalował nowy internet, więc w zależności od tego, kiedy mi panowie z UPC przyjdą i porobią, no to tak będę o streamy również. Rozejrzyjmy się chwilę, bo jest naprawdę na co popatrzeć. Ta gra bardzo ładnie wygląda. Super są widoki. Mamy panoramę tytułowej wioski. Widzimy młyn jakiś po lewej. Jakieś budynki przemysłowe, czy? Albo jakaś... Trudno powiedzieć, w sumie co to z oddali, tak zasłaniają chmury. Dużo roślinności w okolicy. Zamek. Jest Castlevania. Również jakieś fortyfikacje. I pod tym wszystkim siedlisko, wioska. To jest nasz krajobraz i bardzo ładna scena jakby otwierająca, wprowadzająca nas do tej wioski osadzonej gdzieś w Rumunii. I po tym zjeździe, po zjechaniu z tego urwiska, mamy dostęp do naszego wyposażenia, mamy dostęp do ekwipunku, mamy dostęp do elementów innych interfejsu. Mamy przedmioty i siatka przedmiotów wygląda zgoła inaczej niż w pozostałych rezydentach, w które graliśmy, ponieważ graliśmy w jedynkę, dwójkę, trójkę, z czego trójkę dwa razy i siódemkę, gdzie ten interfejs był w miarę spójny. Tutaj mamy o wiele więcej miejsc, ale również system pozyskiwania przedmiotów będzie zupełnie różny, tak jak ksiądz zwrócił uwagę, bardziej on przywodzi na myśl Residenta 4. Wraca crafting, mamy amunicję i med. Ale jedna rzecz, która będzie bardzo przydatna, to jest rozdzielenie funkcji hemfluidu, który teraz służy jedynie do produkcji apteczek, z kolei amunicja robi się z zardzewiałych skrawków i z prochu strzelniczego. Jest w naszym... Mamy również przedmioty kluczowe. To jest również nowość. Coś, czego nie było wcześniej, ponieważ wszystkie przedmioty kluczowe mieliśmy normalnie w ekwipunku. Cześć Sylwia. Z kolei teraz mamy oddzielne kluczowe przedmioty, czyli różnego rodzaju tego typu rzeczy po prostu nie zepchają nam ekwipunku. Pozytywna zmiana moim zdaniem bardzo na plus. Z drugiej strony też... Niektórzy mogą mówić, że na minus, bo w rezydentach przecież starych dużą częścią było żonglowanie ekwipunkiem, było ważenie tego, które przedmioty warto brać, które nie, jakie, co zostawić, co się jeszcze przyda, tak. Także był taki trochę element tego rodzaju. Tak, zostaliśmy wywaleni gdzieś w górach znajdujących się w Rumunii, samym środku zimy. Ogólnie Wintersowie mieszkali chyba gdzieś w okolicy Rumunii, biorąc pod uwagę, że... Mia wspomniała o Ciorba de Lagum, który zdaje się jest... No, brzmi rumuńsko. Mam nadzieję, że nie brzmi tutaj jakoś tak... stereotypowo. Po prostu, no, legitnie to brzmi jak rumuński. Jest truchło konia. Dosyć brutalnie potraktowany. To był solnik. Okej. Okay. W sensie to... Ta zupa? To był zupa solnik? Tak, tak się nazywa. Nie słyszałem nigdy o takiej zupie, dlatego się pytam. Słuchajcie, ważna odmiana od siódemki. W siódemce nie było chyba oznaczone... Sewik, nie. Solnik the Hedgehog. Mamy pokazane, słuchajcie, jeżeli wejdziemy do jakiegoś wnętrza, to mamy pokazane, czy wszystkie przedmioty są zgarnięte, czy nie. Czyli tak jak bodajże, no, chyba w Residentach 1, 2, 3, tych, które graliśmy, czyli
jeden remake, dwa remake, trzy remake, również było kolorowo pokazane, czy zgarnęliśmy wszystkie przedmioty, czy nie. I tutaj również, jeżeli mamy na czerwono, to jest... jeszcze nie wszystko zebrane z danego miejsca, jeżeli jest na... Jak ten kolor może się fachowo nazywać? To... niebieski, ale on jest taki... niebieski, ale strasznie... nie niebieski... Powiedzmy, że na niebiesko, okej, czerwony, niebieski. Jeżeli na niebiesko, to wszystko pozbierane. Ja się nie znam na kolorach. Cyjanowy, brudo-niebieski. Ostatnio chyba widziałem gdzieś określenie koloru Tiger's Eye? Bodajże. odnoszącego się do jakiegoś ciucha i po prostu... nie są... Tak, może... ktoś wyszedł, słuchajcie, zostawił rozjebane zupy, czy tam inne jedzenie jakieś. Na pewno, chociaż Ethan mógłby sobie podjeść, pewnie jest głodny. Jest zamek, który możemy wytrychem otworzyć. Takie również będą na mapie oznaczane jako miejsce, w którym możemy użyć wytrychu. Morski czy coś, nie wiem, nie zna się na aeronautyce. Okej, co jeszcze jest w domu? Znowu jest ten obraz, zobaczcie, który widzieliśmy już wcześniej w okolicy. Tak, czy jest tutaj coś jeszcze? Zawsze warto pomyszkować. Warto również skonsultować się z mapą, która czasami nam pokazuje przedmioty, które pominęliśmy. Ale tu, zdaje się, nic nie ma. Możemy zatem wyjść. Możemy wejść tutaj. Do jakiegoś bardziej gospodarczego pomieszczenia. Tu były chyba trzymane zwierzęta. I tutaj zdaje się, czy tu coś jest do zebrania, czy to jest po prostu jako część tego całego budynku. Możemy się jeszcze rozejrzeć chwilę. Na pewno niczego nie pominąłem? Zdaje się, że nie. Widzimy. Jest studnia, która potrzebuje innego przedmiotu, także elementy metroidvaniowe również i tu się pojawiają. Możemy myszkować po tych wychodkach, czy tam jakichś komórkach tego rodzaju, ale tu nic nie ma, jak na razie. Tutaj zapamiętajcie sobie tego rodzaju klatki, bo po nie będziemy wracać później. Tam są przedmioty i widać, że tu jest przedmiot, bo jest również na czerwono. Nie ma w nim czerwonego diamencika? Chyba nie. Okej, nie wchodzić, więc no nie wejdziemy tutaj ewidentnie. Nie mamy możliwości tu wejść. No ale w wychodkach też czasami są jakieś przedmioty, także warto je otwierać i dlatego. Tutaj nie przejdziemy, no wioska jak wioska, bym powiedział. Już taka skondensowana wioska. No ale może takie są w Rumunii. W sensie, jak ja myślę, nie wiem, taka polska wieś, to są raczej domy, które są w większych odstępach od siebie i na większym trochę obszarze i więcej jest pól. I jakiś takich przerw po prostu. Nie jest to takie... ściśnięte jest zabawka. Jest jakiś symbol narysowany. Monki! Szkoda, że monkę nie jest przedmiotem do zbierania tutaj. W tym domu nie było nic. Będziemy sprawdzali obsesyjnie mapę, czy my na pewno niczego nie przeoczyliśmy. Jest kolejny wychodek! Zamknięty, nie! Najgorzej. Papier.
No, true, można znaleźć papier, ale najgorzej jak go nie można znaleźć, umówmy się. To jest zachodnie stare miasto. I tu mogliśmy normalnie przejść. I tutaj nie ma nic. Czy to jest? Jest jakiś sok. Juice! Sok marki Juice! I piwo marki Beer! Jest sok marki Juice w Rumunii, niesamowity! Jakiś chyba sprowadzany, nie wiem, może mają ten Peweksy niedaleko. Sok marki Lotus. Lotus Juice. Wow. Ojojoj. Nieprzyjemnie. Peta was dojedzie niedługo. To wam gwarantuję. Cmentarz w tę stronę. Super. Strefa ceremonii w tę stronę. Super. I jakiś warsztat w tę stronę, ale ja nie widziałem żadnego... A? Może to był warsztat? Trudno powiedzieć. Sok z kofra. No to kola marki Kazuichi Soda. Kukurydza. Okej. Garnki. Ciekawe miejsce na ten, na rondelki. Zamknięte z powodu brakującego, zgubionego posiadacza, właściciela domu. Okej, czyli... czyli ktoś przyszedł, ogarnął, że nie ma właściciela i sam zamknął. A co jeżeli tej osoby, która zamknęła, nie będzie i wróci właściciel, ha? Jak on się dostaje do własnego domu? Znaczy, z jednej strony to w sumie fajne rozwiązanie, bo nie ma kto wejść i określić, nie? Na pod nieobecność, z drugiej istnieje problem taki, jak powiedziałem. Mam tu jakiś symbol. Jest to Iron Insignia. I tu jest potrzebny klucz żelaznego insygnium. Śmietniki, nie wiem, czy tutaj segregują. Czy tu się segreguje, czy nie. Jesteśmy w jakiejś chałupie, która magicznie nam się rozświetla, jak wejdziemy do środka. Ale jest tutaj źródło światła, I guess. No nie. Mamy knisz! Jest knajf! Super. Możemy oczywiście ciąć, możemy pchać. O! Mamy tutaj first aid med. I pierwsze, co sprawdzę, słuchajcie, to jest, jak ja mam ustawioną apteczkę tutaj. Muszę, koniecznie, bo... Gigard Space. Control, dobra, jest git. Jest tak jak było. Jest pod kontrolem, czyli będę. Moja pamięć mięśniowa jest. Usytasy, jest usatysfakcjonowana. Teraz znaleźć, czy nie mogę stąd wrócić sobie. Tu. W to miejsce. Wiecie co? Nie mogę! O kurde, zamknęła. Gra mnie wysprytniła. Ocie, panie. Kozik plus 9. Jest Dalvey Beer. Czekaj, Dalvey? Ale przecież to jest... Tam siódemka tam była. Czemu tutaj w Rumunii mają piwo Dalvey? Did they just run out of the house? Rosu? Importują. Jest sok marki Juice. Bardzo amerykańsko wygląda, czy to... okej, okay. Zdjęcie. Trofea. Zdobycze. I co jest za tą kotarą? Wow, 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 wow! Friendly. Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down the road and... Kolej ze strzelbą! Ethan prawie umarł. No. Oh no. They're coming. Who is? What the hell was that? You have a gun? What? Please tell me you have a gun. No. Nie mam gun. Okej, już mam gun. Nice. Ethan nieźle mówi po rumuńsku. I know, right?
I ziomek nam zaprzepaścił tą strzelbę. Wow. Ale dżem. Well, I guess Ethan też ma problemy. Wow! Dead body? Wait, there's more. Jest więcej. But wait! There's more! Okej, okay, ale po tym wystrzałowym wstępie mamy pukawkę. Wygląda jak strzelba karawanierze z Fallout New Vegas. Jest mnóstwo trupów tutaj. Koleś co ten? Co ukrywał tutaj? Zwabiał ludzi do siebie. I zabijał za pieniądze. Ewidentnie. Ale mamy broń. Tak jak mówiłem. Lemmy. Killmister. RIP. Półautomatyczny pistolet. 10 naboi. Dobre pytanie. Po wydarzeniu siedemki Ethan nie nosi sobie broni. Może ma w domu, ale po prostu no ze względu na okoliczności nie wziął. Na pewno miał podręczniki do posługiwania się bronią i na pewno w ósemce posługuje się bronią lepiej niż w siódemce. Wow! Właśnie zostaliśmy rozjebani. Ujebało nam palca. Dwa. I z jakimś dziwnym wilkołakiem tutaj się mierzymy. Możemy celować prawym. Spacją się bronić. Ile on przyjmuje na klatę? Dużo, ewidentnie. Ty serio. Sporo w niego poszło, 15 napoi. What the hell? I zobaczcie, my nie mamy z powrotem tych palców. Nie, nie, nie. One już zostały na trwałe odgryzione i Fen już ich nie będzie miał z powrotem. Niestety, dzięki temu panu. Standardowo musimy wejść i zobaczyć, czy nie ma tutaj czegoś do zebrania. Teraz, kiedy już dostaliśmy... Mamy te przecinaki. Obcęgi? To jest przedmiot kluczowy, także nie musimy go mieć w ekwipunku. O tyle dobrze. I to jest wszystko, co możemy stąd zabrać. Dobra, więc taki był początek. Widzimy, że przeciwnicy mają tutaj tego rodzaju zachowanie, że oni unikają naszych pocisków dosyć świadomie. Robią uniki, więc trochę trudniej ich trafić. I to jest podstawowy... Mamy hemfluid. To jest podstawowy rodzaj przeciwnika. Taki zombio wilkołako... Coś. Jabłka. Herb, także możemy od razu zrobić sobie jeden med. Medy, z tego co wiem, się nie stakują. Nie, mamy oddzielnie. Sok marki sok. Już mamy dwa medy. Mamy w lewym górnym rogu oczywiście... pasek naszego stanu zdrowia, który nie wygląda wcale źle. Jak na to, że... Zostały nam ujebane palce. Kuroża Bojastrząb. Z tego domu też wszystko żeśmy zebrali. I tak pod jedynką mamy nóż, pod dwójką mamy pistolet. Mamy obcęgi, możemy zatem wyjść. Też nie są obcęgi, to jest bardziej jakiś przecinek faktycznie. Kolejne ślady krwi, zachęcająco wyglądające. Możemy się trochę porozglądać po tej okolicy, w której jesteśmy, bo jesteśmy w innej części miasta. Tutaj wchodziliśmy, z tej strony żeśmy wychodzili. Drzewo nam blokuje obalone drogę. Dalej. A zatem, jak w klasycznej Metroidvanii, jesteśmy zamknięci w danym obszarze, dopóki nie zdobędziemy dalszych upgrade'ów. Od kiedy krew zależy, może na przykład jesteś wampirem?
I wtedy krew jest jak najbardziej... Wow, coś zostało wciągnięte do środka. Wtedy krew jak najbardziej wygląda zachęcająco. Pójdziemy sobie na tyły. A niestety drzwi są zamknięte z drugiej strony. Klasyczny Dark Soulsowy design, słuchajcie. To jest tak naprawdę... Village to jest Super Metroid i Dark Souls Resident Evilów. Tak, to jest to. Możemy sobie zablokować przejście przez tym regałem. Jest radio. Na razie nie będę tego radia. Mamy amunicję. Up, coś jest na górze. Znowu poszedł dżem. Chciałem nie ruszać radia, by the way. Ja może... Zamknę te drzwi? Na wszelki wypadek. Wszystko już stąd zebraliśmy. Ups. Dark Souls horrorów, tak. Jest chyba kolejna paczka amunicji. Tak, jest 15 nabojów. Jest kolejny Hemfluid. I to jest wszystko z tego piętra, ale... Jesteśmy atakowani. Ewidentnie, wow! Atakowani i otoczeni. Co, że na razie nie musimy się przejmować tym towarzystwem tutaj, bo mamy zamknięte przejście. Tu jest chłop. On mógłby... Wow! Dostaje się do środka. Shit! Przynajmniej ten jeden chłop. Okej, okay, webshot. Poszedł. Z przeciwniku też wypadają... przedmioty do craftingu, także mamy... Czy to już wszystko? Także mamy proch strzelniczy, pierwszy. Czasami przeciwnicy mogą... poratować. I mamy nasz pierwszy kierunek. Jeżeli są jacyś ocaleli, to musimy iść do domu Luizy przy polach. Dobrze, w tym kierunku się zatem udamy. Jest biedny Ethan. Ledwo się gra zaczęła, a on już jest pokrzywdzony, biedne dziecko. Wychodzimy stąd. Idziemy dalej za zachęcająco wyglądającymi śladami krwi. S. Wracają nasze skrzynki i wydaje mi się, że ta nie jest wybuchowa, jak już mam flashbacki z Lukasa. Ale chyba dalej dropy ze skrzynek są... losowe, nie? W sensie z tych pudeł. Bo w siódemce na pewno były. Wchodzimy do środka tutaj. Co jest? Czemu mam biec? Uuu, strzelbę mamy, nice! Strzelbę i zioło, także możemy sobie skraftować kolejną apteczkę. Ale mamy już od razu strzelbę, podnieśliśmy. Ale to jeszcze nie wszystkie przedmioty. Amunicja do handguna, to też jeszcze nie wszystko. A chciałbym podnieść w miarę możliwości to, co się da. Amunicja do handguna i to dalej nie wszystko. Gunpowder, gunpowder, okej. Okay. Jeżeli chcemy mieć się czymś zakryć, to możemy zawsze uderzyć w te worki z mąką. Z Residentem 4 trochę czekam też na to, jak ogłoszą remake'a. Myślę, że niechybnie go ogłoszą w końcu. Jest ten złom, ale jeszcze nie mamy wystarczająco dużo na amunicję. Znowu trochę mąki, mąka S. Dobra, możemy teraz zrobić sobie ammo dodatkowe, zatem... Tak zrobimy, bo będzie... Bo będzie potrzebne. Będzie nam bardzo potrzebne, biorąc pod uwagę, ile tutaj rzeczy nam zadają. Uciekajmy zatem dalej. Wow, 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 wow! Co? Skąd? Halo? Z
Zamykamy. Blokujemy. Jest... Małe piekiełko się rozpętuje na zewnątrz. Zresztą małe to jest duże niedopowiedzenie. Bo rozpierducha jest konkretna. Wychodzimy zatem. Stąd już zgarnęliśmy wszystko. Ło, łucznicy! Ja może zostanę w środku. Ja trzeba stąd uciekać. Ale tutaj jest cała jakaś zombie armia przeciwko nam. Boże, chciałbym mieć teraz piąchę jak ten, jak Chris w Not a Hero. Albo nie, lepiej jak ten. Jak Joe. Jak Joe Baker. On ma lepszą piąchę. Widzimy, że nie jesteśmy za bardzo bezpieczni nigdzie. Duh! Dosłownie nigdzie. Więc musimy spieprzać. Toruję sobie drogę strzelbą. Chyba podniosłem te skrawki, ale nie jestem pewien, ten złom. Widać, za bardzo nie mamy wytchnienia. Strzelba będzie naszym przyjacielem, żeby szybko uciec. Że pozwolę sobie wyładować kilka pocisków. Ta. Ale na tyle, na ile będę chciał się bronić pistoletem. O nie, ja sobie zablokowałem sam! Drogę ucieczki, nie! Apteczka, szybko! Wow! Jeszcze chłop z młotem! O co tu chodzi? Okej, tu jest beczka, to jest wybuchająca beczka. To trzeba ją dobrze użyć. Mogło być lepiej. Ale mogło być też i gorzej. Trzeba się ratować. Nie ma za bardzo wyjścia. Bo jesteśmy przygwożdżeni mocno. Blokujemy gołą ręką. Katamę. Zbieramy trochę fantów, kryształowa czaszka, kasa, kasa. Ja zaraz wyjaśnię, o co chodzi, ale na razie musimy biec. Musimy biec. Musimy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, którego za bardzo nie ma tutaj. Tak szczerze mówiąc. Miałem już amunicji, super. Dobra. Miałem nic, niczego nie mam, wszystko zużyte, super. Niestety nie udało nam się uciec. I całe jakieś piekielne zastępy przyjechały. Wilkołaki na koniach, wilkołaki bez koni, z kosami, z łukami, ze wszystkim. Jest ten wielki chłop z młotem. Smaug! To odchudzony Smaug z Dark Soulsów. No ja mówiłem, że Village to jest Dark Souls tych. Nie, to Nameless King! Z trójki! Jebie ci z gęby. Ale coś nas uratowało. Prawdopodobnie odgłos dzwonu. Wygląda jak Ludwig. Brakuje nawiązania do bingo i byłoby intro ze 4. Dostaliśmy strzał w no... prawie w kolano. No. Ethan już powinien być kaleką w tym momencie. Jestem zdziwiony, że on w ogóle chodzi. Chociaż czy chodzi? Well... mamy opatrzone nasze rany. Biedny, on jest, Boże, ja mu tak współczuję. Ethan Winters nie zrobił nic złego. Swoją drogą, bardzo biednie wygląda teraz nasz ekwipunek. Mamy jeden med.
I za bardzo nic więcej, niestety. Wydaje mi się, że mogłem rozegrać tę sekwencję o wiele, wiele lepiej, ale jest jak jest i nie możemy teraz tu wejść, co jest niestety problematyczne, bo tam jest jakiś przedmiot. Będziemy mogli chyba tu wejść później, ale nie teraz po prostu. Teraz trochę za bardzo impulsywnie zadziałałem. Dawno już nie grałem w Village, więc stąd też może brać się moje małe zardzewienie pod względem mechanik. Nie wydaje mi się, że dużo lepiej można było tą ucieczkę rozegrać, ale nie wiem jak bardzo lepiej. Kolejne drzwi z żelaznym insygnium. Jest jakaś znachorka lokalna. Za życia i w śmierci oddajemy cześć. Hey, can you hear me? Wyjebane. It's you, the child's father. Child? Hey, wait, do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. Yes. She is in great danger. Zagrożenie. Mother Miranda brought her to the village. We have fallen into darkness. Darkness! What are you talking about? The monsters? Harold's danger. They're coming. No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. Ja zajebię tego mema. Ale Laratina. Laratina na wakacjach. Ja zajebię tego mema, ale rysuję symbole. To jest 9 czy to jest 6? Rysuję symbole na ziemi. Gada o Rose, odmawia dalszych wyjaśnień i wychodzi. Cześć, Luna. Ja widzę tutaj motyw. Ja widzę tutaj motyw. Motyw jest taki, że Ethan jest w dupie, jeżeli chodzi o ludzi, którzy mogą mu udzielić informacje. Zobaczcie, że nasz pistolet jest ten magazynek jest pusty. Ta góra jest zaciągnięta. Fajnie to wygląda. Dbałość o szczegóły. I co, jesteśmy bez niczego. Wiemy tylko, że Rose jest tu, że dzwony zamkowe sygnalizują niebezpieczeństwo i że ona jest w niebezpieczeństwie. No dobra, zacznijmy rabować mieszkańców wioski, bo ewidentnie nikogo tu nie ma za bardzo. Ale są niestety, kurde, dobrze zabezpieczeni, bo wszystko jest na zamki. Czy Lykens się jakoś ładnie tłumaczy na polski, by the way? W sensie, to są jakieś te... Ja wiem o co chodzi, jak zwykle wiem o co chodzi, ale jak zwykle nie mogę tego przetłumaczyć. Wilkowaci. Czemu ta gra nie ma polskiego tłumaczenia? Sort to fuck. Byłoby łatwiej przynajmniej podbierać ten... Podbierać terminy. Ale ktoś ewidentnie wzywa wilkowatych, żeby zjedli, żeby nas zjedli i rozerwali na strzępy. Brzmi co najmniej niezachęcająco. Hemfloid. Nit. Czego potrzebujemy? Nice, mamy dwie apteczki. Jak są w danym momencie w ekwipunku jakieś 3 lub więcej, to ja się wtedy czuję w miarę spokojnie. Stąd oczywiście nie weźmiemy wszystkiego, bo mamy zablokowane. Swoją drogą, przypomnijcie mi, my ogrywaliśmy na streamie demo Village, nie? Czy nie? Czy mi się pojebało coś? Bo jeżeli tak, to jest ten fragmencik z dema właśnie, jeden z fragmentów, który widzieliśmy w demie. Oczywiście było to już jakiś czas temu, więc ja nie wymagam, broń Boże, pamiętania. Zamknięte z drugiej strony, dzięki Dark Souls! Właśnie, kurde, nie pamiętam czy... Bo wiem, że było demo remake'u trójki, na pewno. Bo ja pamiętam, jak się zesrałem przed Nemezisem. Ale nie pamiętam, czy nie było też ogrywane demo. Wydaje mi się, że było ogrywane. Było chyba ogrywane, słuchajcie, demo 8. Również. Bo chyba czekaliśmy, żeby spotkać się z Lady Dimitrescu, nie? Czy ja po prostu komuś robiłem prywatnego streama i teraz mi się myli?
Już nie pamiętam. Pod Q mamy ten zwrot o 180 stopni. Mamy jakąś wojowniczą dziewoję. Gdyby był ogon, to byłaby warszawska syrenka basic i byśmy nagle wylitowali do Polski. O, fuck. Dlatego, że to nie jest nowy zapis, to ja nie mam tutaj kuz. Tutaj kozy są takim znajdźkiem tej gry, odpowiadającym tym futbolistom amerykańskim. No a ja tu niestety nie mam, ponieważ... Well, okej, mamy do amunicji, do craftingu. Ponieważ to już jest plik, na którym grałem i te kozy są chyba jedne na kopię gry. To też... no tutaj powinna być koza, ale it's gone now. Nie ma. Niestety. To jest... A, to jest dziewica wojny, Maiden of War. Możemy sobie... Nie możemy sobie tutaj wejść. Well, well, well. Dobrze więc... Skoro... Przepraszam, skoro nie robiliśmy ósemki, to tym lepiej. To jest... Czekaj, bo skoro tu jest zamek, ale jaki zamek? Jakiego rodzaju zamek? Tam są te drzwi, których nie mogliśmy otworzyć, więc nie jest zamek, który mógłbym nożem przeciąć, bo jeżeli na czymś jest żółta taśma, to ja to mogę po prostu nożem przeciąć. Albo czymkolwiek po prostu zniszczyć. To zamek Dimitrescu! To jest brama do zamku i ona jest odgradzana przez te... dwa otwory, które musimy wypełnić, a nie mamy za bardzo jak tego zrobić na razie. Twierdza... jest w tę stronę, również jakiś młyn, czy co by to nie było, jest w tę stronę. Gdybym miał... No mam naboje i dzięki temu mam złom. I cmentarz jest tamtą mańkę, dobra, będziemy pamiętać. Pa, 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 tutaj jest zewnętrzna brama. Kolejna studnia, dużo jest studni. Jesteśmy sobie w kościółku takim małym, powiedzmy. O! A któż to, któż to? Mamy Lady Dimitrescu na zdjęciu. Jest również jakaś laleczka. Dante w Rosji. I coś. No i jest ta pani. Co myślicie o ASMR? No, jakby... Nie mam zdania, bo ja nie słucham. Może, na pewno może być przyjemne i na pewno niektórym pomaga spać. Zasnąć. Jest to uspokajające, wyciszające. Także ja raczej mam, jeżeli już, to zdanie pozytywne. No nie mam raczej nic negatywnego do powiedzenia, to na pewno. Gdyby katastrofa spotkała tę wioskę, odnajdźcie... te symbole. Jednym zajmuje się kościół, a drugi jest domu Luizy, więc jeden symbol mamy już, to jest Maiden Crest. Czyli to jest pewnie ta dziewica wojny. O. Jeżeli coś tak świeci, jest tak połyskuje, trzeba w to strzelić i dzięki temu podnosimy znajdźki. Jest to fragment kryształu i to są skarby. Skarby są warte kasę. Tutaj mamy lej w prawym górnym rogu. O, i mamy maszyny do pisania, które pozwalają nam zapisać nasze dane. Jak dobrze, że wywaliło tu, bo tu mam zapisy. Zapisamy sobie na slocie 11, powiedzmy. Zatem... Co mamy dalej? Znowu jest żelazne insygnium, więc tędy nie pójdziemy. Jedyne co pozostało to dom Luizy, który jest, well, gdzieś tam. Na razie nic nas nie atakuje, to jest tyle dobrze, o tyle przyjemnie, że mamy spokojnie możliwość zwiedzenia. Brakuje nam teraz prochu strzelniczego, niestety. O, i słyszałem już dziadostwa, także nie jesteśmy... Mamy miny. To na pewno będzie przydatne.
że długo nam nie dane było cieszyć się spokojem. Możemy się oczywiście tutaj zamknąć. Ale tu jest jeszcze jakiś przedmiot i gdzie on jest? O, jest proch strzelniczy, dzięki czemu jeszcze sobie nie zrobimy, bo mamy o jeden za mało. Dobra, ale to już jest wszystko stąd. Another Super Metroid Remake. Chciałbym zobaczyć remake Super Metroid na silniku Dread, I swear to God. Byłby ciekawy moim zdaniem. Możemy sobie wyjść w to pole, w te wysokie krzaki. Może znajdziemy Pokemona w wysokiej trawie. Na pewno znajdziemy proch strzelniczy, dzięki czemu zrobimy sobie amunicję. Nie ma co sobie żałować, bo na razie to są jedyne przedmioty, które możemy skraftować. I jakże przydatne, to jest jednak 15 naboi. I tu gdzieś coś jest, ale niestety nie widzę do końca gdzie. Przez to trawsko. Możemy sobie zrobić mały przegląd okolicy, zobaczyć, czy gdzieś nie leży coś, co mógłbym podnieść. Kolejna skrzynia z amunicją. Bardzo dobrze, że mi amunicja wypada. Ja absolutnie nie narzekam na to. Jest. Strzał ostrzegawczy to był tylko. Na webshoty idą. Małe są te dziadostwa. Ale chyba najlepiej do nich strzelać, jak oni są blisko, zobaczcie, bo wtedy nie unikają nam. Wtedy te strzały wchodzą, że tak to ujmę. Możemy sobie przeskoczyć przez te takie małe ogrodzenia, niskie. I na razie z tego skorzystam. I na razie chyba będę po prostu biegł, bo możemy właśnie, to jest... Ja marudziłem na to. Że w siódemce nie ma za bardzo przestrzeni na unikanie zombiaków. Teraz jest jej bardzo dużo nagle. Jest cała wioska. I mamy sobie... Takie miłe państwo, chyba ojciec z córką, zdaje się. I ojciec jest bardzo, bardzo nieufny wobec nas. Don't move until I get those gates open. Okay, Ethan, dobry ziomek, pomoże otworzyć bramę. Musimy znaleźć schronienie w domu Luizy. Tutaj nie ma za bardzo czego podnieść, ha? No dobra. A to jest... Nie wiem, czy to jest dom tych... Jeżeli to jest dom tych ludzi, to wygląda bardzo biednie. No przepraszam, ale taka prawda. Wyskoczymy sobie przez okno. Coś, no... Nie ma... Czułbym się źle, gdybym miał ich rabować z czegokolwiek, o to chodzi. Proch strzelniczy, czy mogę coś złożyć? Nie. Magik. Jest, w końcu mamy wychodek, który daje nam item Hemp Fluid, dzięki czemu mamy trzecią apteczkę. Fantastycznie, o to chodzi. Dlatego warto jest, słuchajcie, myszkować po kiblach. Poczekamy sobie chwilę, nie chcę ich jeszcze wpuszczać. Zobaczymy, czy nie ma tutaj czegoś, co moglibyśmy podnieść. Tak bezpośrednio. Tutaj widzimy, że jest drugi z... Drugi z tych symboli, ale na razie nie możemy jego w żaden sposób pozyskać. Zatem otwieramy! Przychodzę na kiblowanie, no. Dobra. Widzicie, to się dzieje, jak próbujemy zbierać przedmioty. Taka wdzięczność później nas czeka. We'll be safe in here.
Nie wiem, ja tutaj... ja tu dopiero... Ja tu tylko przejazdem. Do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Kept you waiting, huh? Musimy się dostać do życia. No wiem, ale nikt nie otwiera. To co, mam wyważyć? Hello? FBI, anyone? Open up! Maybe a familiar voice. Louisa! Open up, it's me, Elena! Wow, ale powitanie miłe. Stop shouting. You'll draw the monsters. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. That's not my problem. What's going on? Miły ziomek z tego Juliana. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Co, mamy Elenę, mamy Juliana, mamy tego starego pryka i to jest prawdopodobnie Luisa. You're not from this village. No? No. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go. Wszyscy są tak super przyjaźni. I mean, z jednej strony się nie dziwię, bo wszyscy są paranoicznie przerażeni. W takich sytuacjach no, nieufność wkrada się zdecydowanie łatwiej i jakieś nerwowe po prostu ruchy. To całkiem naturalne. A z drugiej strony Ethan nie zrobił nic złego. Czy wszystkie części RE dzieją się w jednej linii czasowej? Tak. Jeżeli tak, to dzieją się po kolei. Jest tak, 0, jest 1, to jest po kolei, 2 jest po kolei, 3 dzieje się i przed 1 i po, to jest kwestia kilku dni, 4 chyba się dzieje, tak, i później 4, 5, 6 i 7 one są zasadniczo, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale zasadniczo są chyba wszystkie chronologicznie, chyba. Luisa znowu się włamali, zebrali żywność. Nie uda nam się przeżyć zimy w tym tempie. Ernesta dalej nie ma, nie możemy go znaleźć. Czy matka Miranda nas opuściła? A mimo kod Weronika nie mogę mówić źle, bo przyjdzie Marcin i mnie dojedzie. Okay, możemy zawsze postrzelać. Czy możemy ich obrabować? No, mamy tutaj zdjęcia wioski, I guess. Jest panorama, jest Maidenka, są domki, super jest, ładna wioska. Ale są też miejsca, w których nie byliśmy, zobaczcie, ta brama w lewym dolnym rogu. Tutaj wydaje się jakiś posąg w prawym dolnym, jakiś ołtarz w prawym górnym. Młyn. Również jakieś widzimy słupy transmisyjne, czyli jest jakaś fabryka, coś w tym stylu. Tama. O, jakieś takie. Okej. Dobrze, możemy... Cicho, ale oni nie wiedzą, ja jestem dobrym ziomkiem. To ja chcę ich obrabować, a Ethan jest dobrym ziomkiem, okej? Jest różnica. Dobra, jesteśmy w środku. I zobaczmy, jaką tu mamy przyjemną ekipę. O! Anton jest super. Leonardo jest tym ojcem, czyli... Jak to jest, że... Zobaczcie, wszyscy... Mężczyźni, wszyscy faceci są negatywnie nastawieni. A kobiety są pozytywnie nastawione. Przyjemny koleś. Protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here.
whatever. Ethan ma pistolet, mógłby po prostu ich wszystkich skasować. We don't know. One day we were a quiet, devout village and the next. Czyli nikt nie wie, co się stało. Po prostu nagle przyszły potwory i tak nagle, o, się stało. Tak, jest na pewno gdzieś tam. Żyje, ma się dobrze. Koleś jest trupem. 100%. Yes, yes. Yes, yes. Let us pray. For him. For all of us. Good idea. Come. Ja wiesz, że to jedyne, co im zostało, iść się pomodlić. Great ones. Great ones? Jeszcze może Great Old Ones. Tutaj Cthulhu jeszcze wmieszajmy w to wszystko. Winą szalne też mam. Jaka jest szansa, że ten staruch spożył tutaj jej mąż? Nie myślałem o tym w sumie, może? Okej, nasza modlitwa zagotowała herbatę. That prayer. I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. Bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her as it shall protect us. No, babka zdawała się mieć trochę wyrąbane na wszystko. Wow! Leonardo! Da Vinci! Wow! Chłop, co wziął i zabił tą Luizę! Jak to Ethan taktycznie ratuje jedyną miłą mu żywą osobę. Nie, nie zabijaj mnie, proszę! Nie, nie chciałem marnować amunicji. Bo wiem, że to jest skryptowana cutscenka, ale słuchajcie, Elena to jest szef. Zobaczcie na to. Git! No i tak się kończy los ostatnich ocalałych z tej wioski. Jak to? Ethan jest już przyzwyczajony do takich sytuacji kryzysowych. Och, jeez. Dobra, jak to Mia nie żyje, więc trzeba już sobie szukać kolejnych tych ścieżek na przyszłe życie. Dobra, także dzieje się potężnie, bo ci wszyscy niemili ludzie zostali pochłonięci przez ogień Boży. Szkoda Luizy, do. I mean, było ram. Było mówione, że ten Leonardo został dziobnięty przez potwora, więc zgodnie ze wszystkimi podstawowymi prawami horrorów z zombiakami i innymi tego typu rzeczami, oznaczało to, że został zakażony i że dużo życia mu nie zostało. No niestety nie mieliśmy za bardzo... Ethan jest dobrym gojem, więc no trzeba było go wpuścić, żeby mógł pozabijać resztę. Jest taki film z Sandrą Bullock bodajże w roli głównej, on się nazywa chyba... Kurde, ja nie pamiętam, jak on się nazywa. Ale był taki horror, że... Nie wiem, czy kojarzycie. Było coś takiego, że... gimmick był taki, że nie można było patrzeć, bo jak się patrzyło, to jakieś złe menty przychodziły i cię jakby zamieniały w zombiaka, czy zabijały w ogóle. A nie, że...
jakoś tak ryły ci psychę w ten sposób, że się szedłeś zabić. I to taki był premis tego filmu. I też był tam taki scenariusz z grupą ocalałych w domu. Bardzo mi się to kojarzy. Tylko co to był za film? Ja wam zaraz powiem, co to był za film, bo... Nie otwieraj oczu. Bird Box. Więc I guess, że coś z ptaszkami, bo film się nazywa Bird Box. A po polsku nie otwieraj oczu. Tak się nazywa film. Dobry jest, Timo. Całkiem fajny. Ja polecam. Słaby film. Nie, mi się podobał. Mi się go dobrze oglądało. Aczkolwiek... Nie, to był... Ten był chyba spoko. Ostatnio oglądałem Train to Busan też. Jeżeli chodzi o jakieś filmy z zombiekami i tego typu rzeczy. Z tym aktorem, który jest też w Squid Game. Nie możemy się przedostać przez mur. Ciche miejsce podobno fajne. Ale Squid Game... Ja muszę obejrzeć Squid Game w końcu, bo... Poczułem się dziwnie w momencie, kiedy mój tata mnie zapytał, czy oglądałem Squid Game. Ja powiedziałem, że nie. I on oglądał i takie... Czekaj, to ja jestem mniej na czasie. To coś tu nie gra. Film jest Bert... Nie... tak. A, nie... tak. Ale nie Birdemic. Nie Birdemic. Wzięliśmy trochę kasy. Czyli znowu, słuchajcie, rabujemy ludzi. To jest niesamowite. Mamy klucz do samochodu. I jest również jakiś... O, mamy tu jakiś dziennik. Podsumowanie fabuły ogólnie. Tutaj możemy sobie przeczytać, ale mamy jakiś śrubokręt. Moja babcia z dziadkiem obejrzeli już Squid Game. Ja to muszę obejrzeć. Chociaż, żeby się zorientować, co chodzi. Co to Squid Game? Więc fabuła tego jest bodajże taka, że... Nie chcę... Dobra, kij, powiem co wiem. Fabuła jest bodajże taka, że są ludzie, którzy popadli w jakieś ogromne, niewypłacalne długi, ale mogą im te długi anulować, jeżeli wezmą udział w takim właśnie a la teleturnieju, w którym gra się w gry dla dzieci, tylko że jak się przegra, to się umiera. Ja się śmieję, bo ludzie ogarnęli nagle, przemysł ogarnął nagle, że Danganronpa się sprzedaje. W sensie to jest, to niby nie to samo, ale jakby mam wrażenie, że w założeniach wychodzi całkiem podobnie. Okej, sprawdzamy, czy jeszcze możemy coś zajumać stąd. Stąd nie, ale w tym pokoju jest chyba coś do zebrania. Mamy tu podzielone. Jest niby pożar, ale kto by się tym przejmował? Ja muszę zgarnąć itemsy. You know. Priorytety. No tu ewidentnie coś jest. Halo? Chyba, że to nie... Nie, jest! Mamy! Jest zioło, dobra. Bym przeoczył i byłby problem. Mają tam niedźwiedź robi upo. Nie, chyba. Właśnie mają ziomków z przyciskami, odpada PlayStation na twarzach. Tak, to jest prawda. Cześć, Elena, co tam? Jak tam? Pali się, wiem. Czad jest, super. Fajnie, ale nie spieszę się. Mam czas. Jestem wolnym człowiekiem. Dosłownie wolnym człowiekiem, bo się nie spieszę. Haha. W sumie Ifian jest tak wolny, jak tylko może być, bo nawet po tym, co się stało z Mio, jest też stanu wolnego. Ha, ha. Tak, proszę mi dać ciepło, bo mi jest zimno.
Ja tu marznę. No dobra. Hit the gas, Eurobeat. To nie wyszło. Ale to już wyszło, mamy, jesteśmy, tylko nie do końca udało nam się przebić tak, jakbyśmy chcieli. Masz coś? Jeszcze nie czuję. Musimy iść na górę. Idziemy przed nią. O, czerwona flaga, słuchajcie, już. Bohater jest ten chwalony, więc. Dobra, jesteśmy w miarę bezpieczni. Jest okno, możemy się wydostać. Jesteśmy bezpieczni. Wyjdziemy z Eleną stąd. Find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No. The place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Father? O! On tu przyszedł. Elena, no. That's not him. Not anymore. He said my name. Oh, nie. Stay there. Come on, give me your hand. Ethan, go. Save your daughter. Elena, don't give up. Reach for me. God damn it. No. I to było na tyle, jeżeli chodzi o Elenę. Także... Trzeba dalej szukać przedłużenia linii Wintersów. Extend Winters Bloodline. A mi co się stało? Została zastrzelona na początku gry przez ekipę Chrisa Redfielda. To się z nią stało. A co tam? Czemu? Właśnie nie wiemy czemu, ale będziemy szukali odpowiedzi na to pytanie już w następnych odcinkach. Wszyscy takie, czemu? Ja też nie wiem. Ja nic nie wiem. Jestem, słuchajcie, jak ten nauczyciel na sprawdzianie. Ja nie wiem, ja nic nie wiem, nie znam odpowiedzi. No Mia była... dobra była. Przecież nie była zła. Wszystko było z nią w porządku. Znaczy, nie było absolutnie... Właśnie, to poprawny Chris, taki dobrze zrobiony już. Nieśmigany. Także... Co się stało? Dlaczego Chris to zrobił? Już totalnie go jakby w głowie... Może to dlatego, że w Not a Hero znowu stracił kompanów i stwierdził, ja to pierdolę, zdejmuję kominiarę i przechodzę na stronę tych złych. I mamy Demon Crest, także możemy teraz wejść na teren zamku. O! Ale ktoś jest jeszcze na zewnątrz. O, to jest Julian! Dobrze, że zdech. A to zdaje się, że matka Miranda we własnej osobie. Przyszła, zabiła gościa. Także nie jest zbyt pozytywną personą tutaj. Nie za bardzo służy w szczęściu i dobrobytu mieszkańców wioski. Okej, okay, także to mamy wszystko załatwione i teraz możemy iść do bramy. Tylko jeszcze pójdę zapisać. O! A tu jest ta stara wiedźma.
która robi te symbole dziwne. Nie mogę w nią strzelić. God damn it. T-bag! Dobra, idę. Nie ma nam nic ciekawego do powiedzenia. To jest na razie... I jak w siódemce nie mamy tutaj na standardowym limitu zapisów, nie wiem czy na jakimkolwiek poziomie trudności mamy zapisy limitowane jakimś zasobem, inkribonem czy tam czymś. Wydaje mi się, że nie. Tutaj mamy dowolność, jeżeli chodzi o liczbę zapisów. No i sami widzieliście, że trochę czekaliśmy na to, żeby zapisać tutaj. Ta sekwencja w domu Luizy była całkiem długa. Przez chwilę mamy swobodę zwiedzenia tylko po to, aby iść w jedynym słusznym kierunku. Mamy ustawić te ryjce, żeby pasowały. Kto grał? Nie grałem. Ani jedno, ani drugie. I mamy dziewicę wojny zabijającą demona i niechcący wystrzeliłem fuck my life. Ten nabój będzie pewnie bardzo ważny. I jest zamek. Jesteśmy pod zamkiem. Mamy jakiś zbiorniczek wodny. Woda płynie strumieniem. Czemu córka Itena została porwana? Na razie mamy same pytania. Bez odpowiedzi. Jesteśmy w Kingdom Heartsa. Nic nie wiadomo, wiemy tylko gdzie jest Rose, ale nie wiemy czemu została porwana, nie wiemy czemu Mia została zabita, nic nie wiemy. Jesteśmy Ethan Winters, on, jego gimmickiem jest to, że on nic nie wie. Tak honestly. Zamknięte z drugiej strony. Thank you Dark Souls. Tu nie mamy już nic do zabrania, zatem... Co, możemy? Tutaj jest jakiś mechanizm, tu jest jakaś dźwignia. Studnia, studnia. O! Jest gościu z petem i młotem. Nie, nie jestem stąd. Wow! No i oczywiście... Jakieś gówno. Koleś ma jakieś moce magnetyczne ewidentnie. Bo zamknął nas w jakiejś kuli złomu. Jest ten, to jest... Dante na wakacjach w Rumunii. Laratina była wcześniej, owszem. Swoją drogą, fajnie, że Ethan dostał strzałą w nogę, został przybity jakimś złomem, ale jedyne trwałe uszkodzenia to są palce. Okay, jest gówniak, jest lalka i jest po lewej Elsina Dimitrescu. Jest też matka Miranda i jest Dante. O właśnie, możemy ten patrzeć. Gag, gag, as a man's dick is cut off in the castle, blah, blah, blah. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg. Heisenberg, tak się nazywa Dante. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the moral to me. Shut your damn mouth! And don't be a sore loser! You'll find your food somewhere else. Quiet now, child! Hey! Child. You're the one who's arguing with Miranda's decision! You wouldn't know responsibility if it was welded oh, to them! Oh, keep drawing! One day your head might actually fit your ego! Fight! Fight! Hey, fight, don't fight, I get a say in this? Silence! My decision is final. There will be no more fight. Remember from whence you Thank you.
Okej, dobra. Wracamy do Heisenberga, niestety. Wracamy na ziemię. Zdaje się, że nas znają tutaj, bo chyba Ethan się nie przedstawiał. No, wait! Chyba mamy chwilę, żeby uciec. Szybko, Ethan! Skacz! Oj, gramy w Squid Game teraz. Będzie berek. Jak przegramy, to umieramy. Fajny zamek, który ma jakby system nagłaśniający, by the way. Nie tędy. Tu jest zombiak. To możemy skopa. Nie ma nic do zgarnięcia tutaj. Nie mamy nawet mapy. Łucznicy są! Fuck! O, jest też ten. Nameless King. Jest chłop. O Boże. Przecież to jest zgon natychmiastowy, jak z czegoś takiego dostanie. O, tym ewidentnie nie trafił. Ludwig. O właśnie, jak spojrzymy na sufit, to zobaczymy, co nas czeka za chwilę. Pozycjalna śmierć pod kolcami. Na szczęście przed sobą mamy kolejne drewniane deski, które możemy rozbić, więc możemy stąd uciec. Szybciej, Ethan! Okay, tędy nie, tędy możemy wyjść. Nie możemy to wyjść, jest walec. Ale możemy się schować tutaj. Dio? Dzięki temu nasze ręce są oswobodzone, pułapka przestała działać, a my przeżyliśmy zabawę Heisenberga. Możemy zatem... I nagle realization. Tak, drogi Ethanie, oni najprawdopodobniej mają Rose. Ups! Problematyczna sytuacja. Zwłaszcza, że Heisenberg wykazywał zdolności nadprzyrodzone, magnetyczne. Pani Dimitrescu wykazywała nadprzyrodzone gabaryty. Plus mamy jakiegoś spleśniaka i lalkę. Niesamowicie ekscentryczna grupka prowadzona przez matkę Mirandę, która ewidentnie naprawdę jest czczona przez mieszkańców wioski, ale najwyraźniej nie ma co do tego powodu, ponieważ jest złą kobietą. To zła kobieta była. Booty, buba, booty, ass. Booty, please. Booty, play DMC2, great game. I to dotąd prowadziły te drzwi, które były zamknięte z drugiej strony. Teraz możemy je odblokować. Widzimy, wszystko jest na niebiesko. Także możemy znowu podejść do otwierania tych drzwi i mieć nadzieję, że tym razem wujek Dante z Rumunii nam ich nie... nie otworzy. The MC2 best game. Mnie się ktoś wysyłał. Okej, okay. Udało nam się, słuchajcie, wyjść na tereny zamku. Nie jesteśmy wcale dalej od naszego celu. Jesteśmy nawet względnie blisko. Możemy się przejść po tych polach pod zamkiem, po jakimś takim terenie, aby poszukać, bo mamy zioło. I zioło jest chyba jedynym, co tutaj dostaniemy na chwilę obecną. Okej, okay, jest zamek! Nie, nie mam nic. Niestety, tutaj gdzieś wyparowało. I've been waiting for you, Mr. Winters. How do you know my name?
Anyone who is anyone has heard of the likes of you. Jest gruby zawiadowca. Though I must say that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. I am but Humpty Dumpty. Here? Oh, forgive my manners. Call me the Duke. The Duke. Swoją drogą, R4! Healing salves, anything you desire, I can provide. Jesteśmy, mamy w tej grze mechanikę sklepu. Mamy handlarza, którym jest Duke. Utrzymaj się, Luna. U którego możemy kupić przedmioty, kupić ulepszenia do broni, bądź sprzedać przedmioty. Możemy sprzedać fragment kryształu, możemy sprzedać również czaszki. Zda nam trochę lej. I tak. Możemy kupić sobie przepis na amunicję do shotguna, do snajperki i na miny. Ja bym kupił chyba. To jest bardzo ważne. I resztę kasy zachowujemy na to, na dodatkowe miejsce w ekwipunku. I na upgrade'y do broni. To na pewno. Na razie mamy za mało pieniędzy oczywiście, ale w miarę postępów w grze będziemy zbierali więcej kasy, więcej znajdziek, więcej kosztowności, co pozwoli nam w miarę sprawnie ulepszać miejsce w ekwipunku, ulepszać pukawki, no, wykoksić się po prostu. Czyli nic nowego do gracza R4. Honestly, chyba dobrze, że nie grałem w R4 przed Village. W sensie, mogę... Nie no, myślę, że ta gra broni się sama z siebie. Z drugiej strony, jeżeli gra jest tak bardzo podobna do innej, to może też trochę rzutować na jej ocenie. Bo może po prostu odczucie być takie, że o, za mało tej oryginalności, za dużo jest zżynek z innej gry. Trzy córki, Bella, Cassandra i Daniela. W ogóle zobaczcie, że tutaj Dimitrescu jest bardzo alfabetyczna, bo ona sama nazywa się Alcina, a jej córki to Bella, Cy, Cassandra i Daniela, czyli mamy ABCD. Sam fakt, że bierze z R4 jest plusem. Nie, no i nie mam nic na myśli złego do R4, to nie chodzi o to. Ja jakby nie grałem, więc nie wypowiadam się. Po prostu bardziej chodzi o to, że niektórzy mogą mieć taką opinię, że gra jest nieoryginalna biorąc z R4, nie? Z drugiej strony też słyszałem opinię, że ta gra co prawda mocno się inspiruje, ale ma na tyle dużo własnej jakby tożsamości, że nie jest to problemem. Zbieramy przedmioty. Tutaj nie możemy za bardzo jeszcze nic podnieść. Wydaje mi się. Szukam świecidełek, słuchajcie, bo jak coś się... Jak nie mogę czegoś znaleźć na pierwszy rzut oka, to najprawdopodobniej gdzieś się coś błyszczy. Się śmieje ze mnie, że nie mogę tego znaleźć. Dobra. Ale jesteśmy w zamku Dimitrescu. Oczywiście rabujemy wszystko, co tylko jesteśmy w stanie. To jest zamknięte oczywiście z drugiej strony. Możemy rozbijać te wazy. Dzięki temu mamy amunicję. Dużo mamy amunicji. To dobrze, bo tutaj w tej grze jest dosyć dużo strzelania jednak. Po prostu z zombiakami warto jest walczyć bardziej niż ich unikać. I są do tego zasoby, także... Wow! Ale skriczenie mena. Tu możemy wejść. I mamy taką makietę zamku i kryształową czaszkę. Niestety nie możemy nic z tym zrobić teraz. Labirynty Norsteina. Wyrobnik z późnego XIX wieku. Norstein został uznany heretykiem w jego ojczyźnie. Podróżował po krainach, dopóki nie osiedlił się w odległej wiosce. Norstein stworzył 4 labirynty. Zamek, dom na wzgórzu, koło wodne i żelazną wieżę. Po ich zakończeniu przystawił broń do skroni i odebrał sobie życie. Każdy labirynt jest unikatowy i wymaga wyrobionej metalowej kulki, aby go obsługiwać. Każdy posiada skrystalizowane pozostałości ludzkie,
o których mówi się, że były to cztery ulubione żony Norsteina. Labirynty to ich groby. Trochę creepy. Ale tak, do tego zamku sobie jeszcze wrócimy. To wam mogę zagwarantować. Tymczasem na razie, słuchajcie, jesteśmy w takim miejscu, że to będzie dobrze skończyć na dzisiaj. Tutaj będzie dobrze odpocząć. Ethan miał za sobą bardzo dużo przeżyć. Dajmy mu chwilę na odsapnięcie. Przez chwilę mam na myśli cały tydzień. Anyway, zapisujemy tutaj. I co? W następnym odcinku, na następnym streamie za tydzień zwiedzamy zamek Dimitrescu. Z kolei we wtorek, słuchajcie, kolejny randomizer i jeszcze zastanawiam się, co będziemy robili. Zastanawiam się nad Castlevanią, prawdopodobnie byłaby to Area of Sorrow, oraz może randomizer z Oriego, tak myślę, że jedna z tych rzeczy byłaby odpowiednia. Nie wiem, czy będę robił głosowanie, ale wydaje mi się, że zrobimy najpierw, pójdziemy po takich najpopularniejszych strzałach, czyli Metroidy, Castlevania i może następne, co weźmiemy na tapetę, to Link to the Past. Nauczymy się robić Link to the Past, żeby móc robić ten łączony combo randomizer z Metroidem. Myślę, że taki jest plan na rando wtorki. Także co? Na razie to było na tyle. No dla was te wersji. Czekajcie, zrobimy to po ludzku. Jak mam ten ekran wyjściowy, to będę z niego korzystał. Okej, także widzimy się we wtorek, słuchajcie, o 19. Nic mi raczej nie wypada wtedy, więc będzie okej. Później we czwartek dalsza część Samus Returns. Tym razem już z analogiem, bo go sobie ustawiłem. I w przyszłą niedzielę dalej ciśniemy Village. Także dzięki za dzisiaj i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.